serdecznie Państwa witam na dzisiejszej konferencji. Myśmy tę konferencję zapowiadali, miała być pierwotnie w zeszłym tygodniu, natomiast musieliśmy tak to zrobić, aby połączyć okres wakacji, gdzie niektóre osoby mają zaplanowane wyjazdy. Dzisiaj nieprzypadkowo jesteśmy w pełnym składzie zarządu, dlatego że za każdym razem, kiedy prowadziliśmy rozmowy na temat Gryfa, były to rozmowy w pełnym zarządzie, w organie kolegialnym i co chcę bardzo mocno podkreślić, zawsze te stanowisko mieliśmy opracowane wspólnie. Dzisiaj podczas naszej konferencji jest również z nami pan dr Zbigniew Olek, współwłaściciel kancelarii SDO ze Szczecina, kancelaria, która prowadzi nasze postępowanie, jest naszym przedstawicielem prawnym od wielu, wielu lat. Jest to generalnie bardzo dobra współpraca. Chcemy to dzisiaj powiedzieć o jednej rzeczy. Proszę Państwa, wychodzimy z tego założenia, że będzie to najprawdopodobniej nasza ostatnia konferencja w zakresie Gryfa, dlatego że wyrok zapadł, wyrok trzeba po prostu zwyczajnie wykonać. Nie ma jakby sensu ciągle wymieniać na argumenty, które, czy też komentować każdą propozycję, każdą rzecz, która została tam powiedziana. Nie zawsze generalnie zgodna z prawdą, niezgodna ze stanem faktycznym. Proszę Państwa, krótkie ustosunkowanie się do tego, co jednak tam zostało powiedziane w zakresie wyroku sądowego. Proszę Państwa, wyrok sądu, sąd w całości podtrzymał zobowiązanie do wydania nieruchomości na rzecz powiatu kołobrzyskiego i to nie ulega żadnej wątpliwości co do zasady. Wyrok jest prawomocny, a przypomnę, że w Polsce funkcjonuje dwuinstancyjność, czyli ten drugi, apelacja, zamyka proces. To, że strona chciałaby tam wnieść kasację, jakby nie zatrzymuje procesu, tak? Wyrok trzeba wykonać, a kasacja jest tylko takim, powiedzmy, elementem zupełnie, zupełnie wyjątkowym i nie znajdujemy też tu podstaw do tego, aby taką kasację składać, ale oczywiście strona ma prawo, żeby taką kasację złożyć. Proszę Państwa, co do kwestii pracowników, proszę pamiętać o sytuacji takiej, co było pierwotną przyczyną przeprowadzenia przetargu. Zmieniły się przepisy i szkoła nie miała już możliwości ani prawa prowadzić tego typu działalności gospodarczej. Dlatego też dzisiaj, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła nie posiada możliwości prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w formie, w jakiej aktualnie prowadzona jest ona w ośrodku pocztowym Gryf, co oznacza zatem, że przejęcie nieruchomości nie spowoduje przejęcia zakładu pracy w sensie jego personelu. Proszę Państwa, nieprawdziwy też jest zarzut, że spółka nie otrzymała wezwania do wydania nieruchomości. Tu są kopie tych wezwań wysyłane i do spółki, również do przedstawiciela prawnego, do pani Katarzyny Łaty, która jest przedstawicielem prawnym tejże spółki. Natomiast proszę Państwa, no przecież z drugiej strony patrząc na to tak zupełnie logicznie, skoro jest wyrok prawomocny, to nie mamy żadnego obowiązku wzywania do wydania nieruchomości, tak? Myśmy to zrobili tutaj, powiedzmy, z takiej, powiedzmy, bardziej elegancji, natomiast no, ktoś, kto dostaje wyrok, po prostu go wykonuje, a nie czuje się tutaj po raz kolejny zobowiązany do tego, żebyśmy wysłali mu wezwanie do tego wydania, bo to jest generalnie, nie ma takiej w ogóle potrzeby. Proszę Państwa, spółka zarzucając nam, stawia nam zarzuty, że po stronie powiatu mogą powstać wielomilionowe zobowiązania. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Oczywiście będą mieli Panowie prawo dotyczące wniesienia jakiegokolwiek pozwu, ale nie będziemy tego komentowali. Będziemy komentowali tylko i wyłącznie same fakty, czyli wyroki. Natomiast Panowie jakby zapominają, że tutaj stratny jest również powiat, bo zobowiązali się do zainwestowania kwoty 10 milionów złotych i to było generalnie przyczyną tego całego procesu, a taka kwota zainwestowana nie została, więc powiat na dzisiejszy to jest on stratny, bo powinien mieć majątek powiększony o kwotę 10 milionów złotych zainwestowaną, proszę Państwa, 7 lat wcześniej, kiedy ta kwota 10 milionów złotych miała zupełnie inną wartość, inne znaczenie niż w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, kwestie dotyczące zarzutu tutaj ze strony spółki, że kancelaria prawna współdziałała również z jednym z oferentów. No tutaj odniesie się do tego pan mecenas, stąd też jest jego generalnie dzisiejsza obecność niezbędna. Odniesie się też do kwestii dotyczących samego procesu. Odniesiemy się również do kwestii dotyczącej VAT-u. Tutaj pani Helena Rudzisz-Grosława się do tego przygotowała i ten fragment Państwu zapełni. Natomiast, proszę Państwa, ja dzisiaj apeluję tutaj jako Tomasz Tamborski do pana Dębskiego, do pana Sienkiewicza, aby zechcieli ujawnić, oczywiście nie publicznie, niech to prześlą do sekretariatu adresy swoje. Kwestia dotycząca doręczeń. Zostały naruszone moje prawa tutaj i moje dobro.
Proszę Państwa, ja nie chcę ścigać się z Panami tutaj rok, dwa lata w celu dostarczenia im moich pism. Nie będę mówił dzisiaj, jakie to są pisma, to Panowie się dowiedzą w momencie, które otrzymają. Natomiast jakby patrząc na to, że ten proces mógł trwać, proszę Państwa, dwa lata, a trwał siedem, bo mieliśmy do czynienia z obstrukcją sądową, o której pewnie Pan Mecenas tutaj powie, proszę Panów o to, żeby przesłali adresy, aby mógł dostarczyć im moje oczekiwania w stosunku do naruszenia moich dóbr osobistych. Troszkę, proszę Państwa, to wszystko po tej konferencji, przypomina mi taki serial, który kiedyś oglądałem, trzyodcinkowy i pierwszy odcinek Sami Swoi, kiedy to jest taki słynny cytat, sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tutaj adresuję to w kierunku Panów ze spółki. Na końcu, proszę Państwa, będziemy odpowiadali na Państwa pytania, teraz głos zajmie Pan wicestarosta Jacek Kuś. Szanowni Państwo, ja tej kwestii do powiedzenia do słów mojego przedmówcy. Powiat Kołobrzeski, Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego jako swój podstawowy cel ma to, aby działać na rzecz rozwoju Powiatu Kołobrzeskiego. I wspólnie, gremialnie podjęta już decyzja na temat tego, aby ten obiekt sprzedać, była, tak jak tutaj mówiono wcześniej, przedyskutowana, przemyślana. Postanowiliśmy, aby ten obiekt zbyć, a co do kwestii finansowych, aby je spożytkować na rzecz powiatu, no to ta gama tych inwestycji była duża, już wszyscy zacieraliśmy ręce, że będą zrobione kolejne drogi, kolejne inwestycje. Niestety nie udało się. W imieniu całego zarządu pragnę Państwa poinformować, że Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego zrobił wszystko, co w jego mocy, aby ten obiekt sprzedać i aby ewentualnie podmiot, który wylicytował najwyższą kwotę, otrzymał we wszystkich kanałach przekazu prawnego zielone światła, jeżeli chodzi o kwestię realizacji tego zadania. Ani czas, 7 miesięcy, ani przychylność powiatu kołobrzeskiego, zarządu powiatu nie doprowadziła do tego, że ten obiekt został zbyty. Okazuje się dzisiaj, że wszelkie jakby takie zahamowania czasowe, które były kierowane w stosunku do nas przez podmiot, na które my naprawdę podchodziliśmy do tego bardzo otwarcie i w sposób przemyślany, doprowadziły dzisiaj do tego, że po prostu obiekt nie został zbyty z uwagi na to, że najprawdopodobniej ten podmiot nie miał środków na jego zakup. I dzisiaj również podjęliśmy decyzję taką, że obiekt został poddany ponownej wycenie rzeczoznawcy, co już się dzieje. Po ogłoszeniu obiektu do zbycia w trakcie 6 tygodni zostanie przygotowana procedura przetargowa i ten obiekt będzie poddany sprzedaży. Mamy nadzieję, że w tym przypadku będziemy mieli więcej szczęścia co do podmiotu, który ten obiekt nabędzie. I ten, mówiąc bardzo wprost, może zbyt bardzo złośliwie, serial brazylijski już zakończymy i będziemy mieli temat gryfa zakończony. Mamy taką nadzieję, że ta procedura przetargowa, która przed nami, wyłoni poważnego, normalnego kontrahenta, który będzie szczęśliwym jego właścicielem. Co do kwestii związanych z kwestiami finansowymi i podnoszonymi pretensjami w stosunku do zarządu powiatu, czy transakcja miała być owatowana, czy nie miała być owatowana, pozwolicie Państwo, że przekażę głos tutaj pani Helenie Rudzic-Gruchale, która odniesie się szczegółowo do tych zarzutów. Szanowni Państwo, rzeczywiście spółka bardzo często podnosiła jako główny powód tego, że transakcja nie doszła do skutku, to były błędy podatkowe. Stoimy na stanowisku, że przetarg został ogłoszony ze stawką 22%. Takie uwagi co do wysokości stawki mogły być zgłaszane przed samym przystąpieniem do przetargu.
Jest rozwiązanie, które automatycznie dawało możliwość bezpiecznego nabycia nieruchomości przez spółkę z możliwością odliczenia podatku VAT w całości, w tej części, która przypada i jest możliwa przez spółkę, poprzez złożenie zgodnego oświadczenia zbywcy i nabywcy przed dniem podpisania aktu notarialnego. Na dowód tego są wydane indywidualne interpretacje podatkowe przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w których posiadaniu już byliśmy 1 lutego tego roku. Więc przesłanka jako główny argument, że spółka nie wiedziała, jaką kwotę powinna wpłacić i że ponosi ogromne ryzyko z możliwością braku odliczenia VAT-u, jest niezasadne. Wypełnienie, złożenie tego oświadczenia było czynnością bardzo prostą. Wszelkie przesłanki, które wymagane są przez ustawodawcę, zarówno powiat, jak i spółka spełniała. Sam wniosek też był bardzo prosty, wymagał podania tylko nazwy, NIP-u, daty przewidywania sprzedaży nieruchomości i wskazania adresu budynku. Także czynność mogłaby się wydawać bardzo prosta, z naszej strony była taka wola, natomiast nie było tej woli z drugiej strony i obarczanie zarządu powiatu za brak możliwości i narażania firmy na poniesienie ogromnej straty uważamy jako bardzo krzywdzące, bo nie naszym zamiarem i działaniem jest to, aby kogokolwiek narażać na wielomilionowe straty. Także jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, sprawa była jasna. Nie tylko ta indywidualna interpretacja, którą otrzymał powiat, ale również opinie kancelarii podatkowej, zarówno którą uzyskaliśmy my jako powiat, ale także sama spółka ubiegała się o wydanie opinii, również w ich takiej informacji podatkowej i opinii podatkowej zleconej przez spółkę było to wyjaśnione, że jest możliwość rezygnacji ze zwolnienia tej czynności i możliwość jej opodatkowania na zasadach ogólnych z zachowaniem prawa do odliczenia podatku VAT. Szanowni Państwo, ja nazywam się Zbigniew Olech i mam przyjemność być partnerem w Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i tak jak wskazał Pan Starosta, mamy przyjemność od wielu lat obsługiwać tutaj starostwo. I podczas tej ostatniej konferencji prasowej ze strony Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej zostało sformułowanych wiele twierdzeń, które są niezgodne z prawdą, zupełnie niezgodne z wprost treścią wyroków i te elementy prawne chciałem pokrótce, dosłownie w paru zdaniach przytoczyć, jak rzeczywiście wyglądają dokumenty i jakie tu te prawne okoliczności były. Zatem po pierwsze, co chyba wymaga wyjaśnienia, kancelaria nigdy nie obsługiwała, nie wykonała żadnej czynności, nie brała pełnomocnictwa, nie spotkała się od podmiotu, który był drugą stroną w przetargu. Nie wiem w ogóle skąd taki pomysł i takie stwierdzenie zostało sformułowane. I z tego miejsca również proszę, żeby druga strona zaprzestała pomawiać nas o oświadczenie obsługi dla dwóch przeciwnych stron. I bardzo prosimy o zaprzestanie tego typu naruszeń naszych dóbr osobistych. Jeżeli to będzie kontynuowane, to również tak jak sformułował to Pan Starosta, my ze swojej strony indywidualnie jako kancelaria również zastanowimy się nad pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, jeden, od którego zaczęła się konferencja, który mówił, jak to wyrok jest niezgodny z prawem, bo to niedopuszczalne jest, żeby sąd zmienił wyrok. Proszę Państwa,
Kodeks postępowania cywilnego jednoznacznie mówi, że sąd drugiej instancji, sąd apelacyjny ma 4 rozwiązania. Może utrzymać wyrok, może go uchylić, może go lub też może go zmienić, tak? I tutaj doszło do takiej zmiany, ale to była zmiana dosłownie minimalna, którą Państwu w tej chwili pozwolę sobie przytoczyć. Wyrok pierwszej instancji mówił, że należy wydać pomieszczenia znajdujące się w budynku ośrodka wczasowego Gryf. Wyrok drugiej instancji to doprecyzował i napisał: część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem ośrodka wczasowego Gryf. Różnica dwóch słów. Następnie wyrok pierwszej instancji mówił: z wyłączeniem parteru o powierzchni 373 metrów, to jest pomieszczeń magazynu chemicznego, ogólnego, pralni, prasowalni, wymienił te pomieszczenia, a sąd drugiej instancji zmienił to: z wyłączeniem pomieszczeń na parterze o powierzchni 373 metry, stanowiący przedmiot tej drugiej, tak zwanej małej umowy dzierżawy. Czyli różnica jest tylko w sposobie opisu nieruchomości. Wyrok poza tym nie uległ jakiejkolwiek zmianie. Dlatego całkowicie można powiedzieć, że rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w całości zostało utrzymane. Sąd tylko minimalnie doprecyzował, jak, co należy wydać. Ale to chodzi tylko o zmianę sposobu opisu, a nie zmianę rzeczy, którą należy wydać. To jest druga okoliczność dotycząca samego wyroku. Co wymaga podkreślenia? Wyrok jest wyrokiem prawomocnym. To jest wyrok o wydanie nieruchomości, w którym sąd obowiązkowo badał, czy druga strona, czyli Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, ma prawo zajmować to pomieszczenie. Skoro doszedł, dwa sądy doszły do wniosku, że należy to wydać, to jednocześnie rozstrzygnęły to, że powiat skutecznie i zgodnie z prawem rozwiązał umowę dzierżawy, czyli miał do tego prawa, a druga strona już nie mogła zajmować tego terenu. Wyrok jest prawomocny i próba dyskutowania, dlaczego zdaniem drugiej strony nie można go wydać, w tym powoływanie się rzekomo na dbanie o los pracowników, jest tak naprawdę czymś, czym druga strona nie powinna się zajmować. Bo to trochę tak, jakby sąd stwierdził: zabrałeś coś, musisz to oddać, a ten ktoś mówi: ale nie oddam, bo boję się, że nie będziesz o to dbał. No, sąd nakazał oddać i to trzeba wykonać. Nie jest sprawą drugiej strony analizowanie, czy powiat jest na to gotów, czy nie jest, a zapewniam Państwa, że jest. Jeszcze jedna okoliczność związana z przystąpieniem do podpisania umowy przeniesienia własności po wygranym przetargu. Proszę Państwa, już nie wchodzę w to, czy ta stawka VAT była określona właściwie, czy nie. Przetarg był ogłoszony i w tym przetargu była wskazana, że do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT. Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej wzięło udział w tym przetargu, znało te warunki, wygrało ten przetarg, a następnie stwierdziło, że dobrze, jesteśmy gotowi zawrzeć tę umowę, ale jednak nie damy VAT-u. No to jeżeli od początku uważali, że nie należy, nie będzie należny VAT, to trzeba było nie przystępować do przetargu albo zaskarżyć jego warunki. A oni przystąpili, a na etapie realizacji powiedzieli, że nie wykonają tego, do czego się zobowiązali. A na dodatek na podpisanie aktu notarialnego przyszła osoba inna niż ujawniona w KRS-ie i nie potrafiła się wykazać pełnomocnictwem do reprezentowania. Dlatego nie doszło do podpisania aktu notarialnego. I w czasie tego aktu jeszcze jedną okoliczność, i to był 22, jak się nie mylę, luty, druga strona powiedziała, że nie może przystąpić do tego aktu, dopóki nie zostanie wyjaśniona kwestia możliwości odliczenia tego VAT-u. Co, jak wiemy, co zostało przed chwilą przytoczone, od 1 lutego już było jasne. Zatem te wszystkie okoliczności, które rzekomo stały na przeszkodzie w przystąpieniu do aktu notarialnego i tak naprawdę nie miały miejsca. Były to tylko w naszej ocenie
wymyślone powody, żeby nie przystąpić do tego aktu notarialnego i nie zawrzeć tej umowy. Co było tego przyczyną, nie wiemy. Czy brak środków, czy próba gry na czas. To nie jest coś, co powiat może spekulować. Fakty są takie, że druga strona nie chciała wykonać czegoś, do czego się zobowiązała, co de facto było kolejnym razem, bo to samo niewykonanie swoich wcześniejszych zobowiązań było skutkiem, dla którego umowa dzierżawy została ze spółką rozwiązana. I to, jeżeli chodzi o te prawne okoliczności, to tyle, co ja chciałbym Państwu przedstawić. Pan mecenas dotknął bardzo takiej ważnej kwestii. Niech ta dobra wola, która płynęła z zarządu, która była przez niektórych na zewnątrz oceniana jako nawet zbyt dobra wola, bo tyle miesięcy czekaliśmy na to, aby zrobić ruch. Niech jakby dowodem będzie to, że kilka miesięcy temu poproszono nas o to, aby spółka wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej o to, czy ten VAT jest słusznie naliczony, czy będą mogli ten VAT odzyskać, czy jest netto, czy brutto, mówiąc wprost. My wyraziliśmy na to zgodę, spółka otrzymała informację z Krajowej Informacji Skarbowej, dla siebie informację pozytywną i mimo tego nie przystąpili do wpłacenia pieniędzy ani podpisania aktu, więc ja nie widzę tutaj możliwości jakiegokolwiek ruchu już z naszej strony, jeżeli chodzi o zarząd, abyśmy cofnęli się chociaż o krok, jeżeli chodzi o kwestię wyegzekwowania, zamknięcia całkowicie tej procedury bez sprzedaży obiektu. Szanowni Państwo, jak wynika z wypowiedzi moich poprzedników, jak również z Państwa obserwacji tego, co się dzieje wokół tego przetargu, chciałem zaznaczyć, że Zarząd Powiatu wykazał daleko idącą przychylność wobec spółki, która wygrała ten przetarg. Wielokrotnie spółka ta występowała z różnego rodzaju wnioskami pod różnym pretekstem o przedłużenie terminu, o odroczenie terminu stawienia się do aktu notarialnego. Myśmy na to przystawali i jak wszyscy wiemy, w finale nie doszło to do skutku. Dochodzą do nas sygnały, że spółka miałaby ochotę i wolę spotkania, jednak w tej sytuacji chronologia może być tylko jedna. Wpierw wykonanie wyroku, a potem spotkanie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa? Czy starostwo wie, na jakim etapie jest prowadzone postępowanie prokuratury w sprawie rzekomego wyłudzenia środków z Urzędu Pracy, ponieważ w oświadczeniu, które przysłano wczoraj do mediów, jest zawarta informacja, że nie są nic. To może ja, bo ja się tym troszeczkę zajmowałem. To akurat mamy rolę podzielone. Czy znamy oświadczenie spółki skierowane do Państwa, bo one również do nas zostało chyba w dniu dzisiejszym przesłane. Te dotyczące sytuacji, że nie ma zobowiązania w stosunku do PUP-u, ale jaka była historia, to tutaj może Pan Mirosław. Szanowni Państwo, co prawda nie jest to przedmiotem dzisiejszej konferencji, bo generalnie sprawa Gryfa jest przedmiotem konferencji, jednak jak już padło pytanie, w związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy jest naszą jednostką, to należy na nie odpowiedzieć. Otóż ta sprawa ciągnie się od lutego bieżącego roku. Działania pracowników Urzędu Pracy spowodowały powstanie wątpliwości na temat podwójnego finansowania pracowników Centrum Odnowy Biologicznej, zarówno poprzez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę 321 tysięcy, o ile pamiętam, i nasz Powiatowy Urząd Pracy na blisko kwotę 200 tysięcy złotych. W marcu, 19 marca zostało wysłane, sprawa została skierowana do prokuratury. W maju wystąpiono z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zwrotu tych środków. 18 czerwca otrzymaliśmy informację z prokuratury rejonowej w Kołobrzegu, gdzie prokuratura poinformowała nas o wszczęciu śledztwa z artykułu 286 kodeksu karnego zagrożonego karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności o niewłaściwe zadysponowanie środkami publicznymi. I na dzisiaj to dochodzenie według naszej wiedzy trwa. Natomiast faktem jest, że 23 lipca na konto Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła kwota 190 tysięcy złotych ze spółki TIROP.
Czy ona to zamyka tę sprawę? Trudno powiedzieć. 23 lipca, czyli w piątek. No nie chcę tu doszukiwać analogii, to jest tak jak na przykład ktoś sprzeda część mienia i później po wykryciu sprawcy sprawy zwraca. Mamy taką analogię gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale nie będę tego rozwijał. Dobrze, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, chcę, aby to zakończyć ten proces konferencyjny, to taki trochę brazylijski serial. Mamy naprawdę dużo zadań, które przed nami złożyliśmy. Potężne wnioski do finansowania zewnętrznego z tak zwanego Nowego Ładu. To jest rzecz, która w chwili obecnej nas najbardziej interesuje. Wszystkie inne kwestie będziemy się tutaj już kierowali oświadczeniami. No i tak jak powiedziałem, dla nas dzisiaj niezbędny jest proces dotyczący wykonania tego wyroku. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ mówicie Państwo o kolejnym przetargu i o tym, że w końcu może się uda ośrodek zbyć. Czy do tego kolejnego przetargu będzie mogła przystąpić spółka, o której mówimy? Jeżeli wpłaci wadium, to tak. No, nie ma dzisiaj... Nie ma Znaczy, wie Pani co, mnie interesuje największa cena. Ale to jest ryzyko kolejnego nieudanego... No tak, tylko wie Pani co, no, to jest troszeczkę jak z zamówieniami publicznymi, tak? No też jest kryterium na przykład ceny i wygrywa ktoś, to wiemy, że będzie z tego tu jakiś kłopot, tak? Bo są lepsi, gorsi wykonawcy, ale jakby jesteśmy bezbronni. Ja nie wiem, tutaj może kancelaria się wypowie, czy jest jakiegokolwiek możliwość sposobu blokowania tego. W mojej opinii Pan mecenas mówi, że nie. Pytanie właśnie, przepraszam, dotyczące tego VAT-u teraz, specyfikacji nowego przetargu. Czy on będzie w jakiś sposób inaczej obliczony? Nie, no VAT będzie w dalszym ciągu naliczony w wysokości 23% i każdy, kto będzie przystępował do przetargu, będzie poinformowany o sposobie jego rozliczenia. Pytam o to, ponieważ chciałam jeszcze tylko wypowiedzieć, że spółka zarzucała naruszenie zasad konkurencji, że mając opinię PiSu i to, że VAT został błędnie naliczony. Proszę Panią, ja nie chcę komentować każdej rzeczy, które zostały tam podczas tej konferencji powiedziane. Ja opieram się na faktach, a fakty są takie, że przetarg został zakończony, spółka miała pełną świadomość, na jakich warunkach przystępuje do przetargu i mamy wyrok, który musimy wykonać. Państwo dostaliście odpowiedź, a właściwie nie, czy w ogóle dostaliście Państwo odpowiedź z Krajowej Informacji Skarbowej na temat VAT-u. Państwo nie dopełnili procedury składania wniosku. Ja nie kojarzę tej sytuacji, natomiast tutaj VAT-em przekazała co informację pani Helena. No, jak pamiętam daty, na 10 czy 20 dni przed drugim terminem aktu notarialnego przyszła odpowiedź z KIS-u, która jednocześnie wskazywała na sposobie i możliwości odliczenia tego VAT-u. Chodzi o to, przed ogłoszeniem przetargu. No dobrze, proszę Panią, ale do przetargu myśmy napisali VAT, tak? Bo uważamy, że on jest należny w tym momencie i spółka przystępując to nie podnosiła tego, tak? Wadium, które wpłaciła również z VAT-em. Czyli Państwo uważacie, że cała procedura przetargowa została przeprowadzona tak, jak... Tak jest, nie mamy sobie w tym zakresie nic do rzucenia. No wie Pani co, ja podkreślam, no nie jest moją rolą tutaj komentowanie każdych słów pana Zdębskiego. No to właśnie ją przed chwilą cytowaliśmy. No to... Ale o ogłoszenie samego przetargu już jakby... Kolejny przetarg chcecie ogłaszać po prostu z według PiS-u błędnie naliczonym. Nie, nie, proszę Panią. Przetarg kolejny będzie ogłoszony z VAT-em i wskazany sposób jego rozliczenia. Poprzez złożenie oświadczenia. Że ta sama Krajowa Informacja Skarbowa, tak wynika ze słupa Dębskiego, oni dostali informację, że ten VAT miałby być pobrany nienależnie, a Państwo mówicie o możliwości, bądź nie, pobrania tego VAT-u, tak? Z którym, jak rozumiem, jest różnica, tak? Znaczy, wie Pani co, docelowo oczywiście spółka ma prawo odliczyć VAT, tak? I to jest jakby klucz całej sprawy i na tym będziemy opierali również kwestię założenia dotyczącego drugiego przetargu. On będzie dokładnie w ten sam sposób opisany. Chcecie Państwo ogłosić przetarg czy na ten moment, tak? No nie, no to jeszcze tak. Myślę, że no, proces tutaj jakby no. Ileś to potrwa, tak? Ale nie odzyskawszy tego no, mienia, które chcecie wystawić na przetarg, no bo... No proszę Panią, proszę zrób... Ale wie Pani co, to ja podkreślam... Komunika nie wpuszczą, do tego
No ale albo żyjemy w Matrixie, albo żyjemy w państwie prawa, no na litość boską. No przecież proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ogłaszaliśmy drugi przetarg, bo był to drugi przetarg, obieg w dalszym ciągu nie miał prawomocnego wyroku. I nam to nie przeszkodziło w momencie takim, żeby ten przetarg ogłosić i również sporego zainteresowania dotyczącego trzech podmiotów, gdzie trzy podmioty wpłaciły wadium, ostatecznie przystąpiły do przetargu dwa podmioty, więc zakładam w momencie, w którym mamy prawomocny wyrok, podmiotów będzie zdecydowanie więcej. Ale być może zwycięzcę czeka. Ale wie pani co, no ale no panie redaktor, no opierajmy się na faktach, no, no nie, nie ma... Ale nie, fakty są takie, że jest ciągle zajęty, nie jest w waszych rękach. No dobrze, no ale dzięki temu, że jest, może dzięki temu, obieg oczywiście jest w tym momencie zajęty, ale przecież my nie jesteśmy tutaj bezbronni. 23 lipca do komornika sądowego spłynął wniosek o egzekucję, więc to nie jest tak, że my nic nie, w tym zakresie nie robimy. I to już sprawa komornika, jaką sprawę załatwi. No mamy nadzieję, że szybko i skutecznie. No my, no proszę Panią, jeżeli tak, po pierwsze nie musieliśmy dokonać wezwania, no bo z klauzuli z sądu wynikało, że to trzeba wydać. Zrobiliśmy coś ponad to, co powinniśmy, czyli wezwaliśmy, nie ma odpowiedzi, wysłaliśmy komisję, nie ma odpowiedzi, no to co mamy więcej zrobić? No ja mogę się poruszać tylko i wyłącznie w przestrzeni norm prawnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.